Moi drodzy, tak wyglądała moja sylwetka pół roku temu i tak też wygląda właśnie teraz. Taka moja mała, powiedzmy, przemiana. Chciałabym w tym filmie tak krótko opowiedzieć Wam, jak do tego doszłam, jak to zrobiłam, a także pokazać mój taki jeden typowy dzień jedzenia, a także dzień treningowy. Także zacznijmy sobie od początku dnia. Zazwyczaj wstaję około 6:30 i uwielbiam tak z samego rana przemyć sobie buzię zimną wodą. Czuję, że mnie to mega pobudza, a później roluję sobie twarz właśnie rollerem prosto z zamrażarki, czyli od samego rana takie chłodne pobudzenia, a później nakładam sobie po prostu krem nawilżający. Jak ogarnę te wszystkie rzeczy, to oczywiście później biorę się za robienie śniadania. Coś oczywiście szybkiego, lekkiego przed treningiem. U mnie dobrze sprawdza się owsianka. Ma dużo węglowodanów, jest bardzo smaczna, także idealnie przed treningiem. Oczywiście piękna akacjowa miska jest z mojego sklepu Foodies. Link znajdziecie w opisie filmu. Często pytacie się mnie na moim Instagramie, jak robię matcha, a tak naprawdę to jest taki zwykły spieniacz, myślę, że kupiony w Media Expert albo coś w tym stylu. Tam dodaję wodę, pół łyżki matchy i tak naprawdę ona się tam dokładnie miesza. Nie ma żadnych grudek i matcha jest z firmy Jim Beam. Uwielbiam ją pić przed treningiem. Czuję, że mam taki większy fokus, lepsze skupienie na treningu. Oczywiście kawkę też czasem piję, bo kawka to jest miłość. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych nie jest to w ogóle duża przemiana, ale trudno, ja ją naprawdę uwielbiam i jestem z niej mega dumna. Zawsze właśnie bardziej podobały mi się takie atletyczne sylwetki i też właśnie w takiej czuję się najlepiej. Te pół roku temu ważyłam około 55 kg i nie ukrywam, że to był dla mnie taki dosyć ciężki czas pod względem samopoczucia, ponieważ wróciły mi moje problemy jelitowe, mój IBS się odezwał. Wróciły mi rozwolnienia, wróciły mi bóle brzucha, a co za tym idzie, oczywiście niedobory witamin, minerałów. A co za tym następnie idzie? Oczywiście brak siły na treningu, złe samopoczucie i ogólnie taki spadek energii, witalności i też właśnie takie problemy z przytyciem, z nabraniem masy mięśniowej. I wtedy właśnie postanowiłam, że wchodzę drugi raz na daily dietę, na wzdęty brzuch. Będę się trzymać dokładnie diety, będę trzymać się suplementów, będę brać probiotyki, bo to również jest bardzo ważne. I szczerze nawet nie spodziewałam się, że efekty zobaczę tak szybko, bo naprawdę z każdym dniem było coraz lepiej. Siła na treningu również rosła, waga również rosła, ja czułam się coraz lepiej, niedobory zniknęły. Ogólnie naprawdę zrobiłam przez te pół roku bardzo duży progres siłowy, ale też właśnie względem samopoczucia. Przytyłam do 59 kg i szczerze tak teraz czuję się najlepiej w tej wadze. Widzę to, że zaokrągliły mi się pośladki, widzę to po moich spodniach, po moich ubraniach, widzę to, że zaokrągliły mi się barki, czuję się naprawdę silna, sprawna i wytrzymała, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Trenuję też dwa razy w tygodniu boks. Oczywiście nie chciałabym, żebyście masę kojarzyli z takim chamskim jedzeniem, z jedzeniem na siłę, z jedzeniem syfu. Tak naprawdę jedzenie to nasze paliwo, ma nas odżywić, ma nam dostarczyć energię. Taką rzeczą, która pomogła jakby mi wytrwać w tym moim wyzwaniu, był daily kalendarz, taka jedna mała drobna. Ale to, że sobie codziennie odznaczałam tego ptaszka, że dziś mi się udało, że dziś trzymałam dietę, że dziś byłam na treningu, przez te wszystkie lata, przez te wszystkie miesiące, to zbudowało we mnie już taki nawyk, że naprawdę po prostu dbanie o siebie, że trenowanie to już dla mnie taka typowa codzienność, jak na przykład mycie zębów. Nie boję się jeść więcej, nie boję się tych kalorii, ale też jakby słucham swojego organizmu, wiem, że chcę troszkę przytyć,
jeść, także muszę jeść więcej, ale jakby nauczyłam się jeść już mega intuicyjnie i tak naprawdę nic sobie nie odmawiać. Dzięki temu, że przez te lata budowałam ten nawyk zdrowego jedzenia, to nawet te niezdrowe jedzenie już po prostu aż tak mi nie smakuje. Moim zdaniem warzywa naprawdę dodają ogromnie dużo smaku do posiłku. Posiłek jest o wiele smaczniejszy i nawet wolę zjeść takiego swojego bowla, który jest kolorowy, który ma różne struktury, niż na przykład pójść sobie do McDonalda i zjeść burgera. Dla mnie to takie jest trochę mało smaczne. Moim takim kolejnym celem właśnie na ten kwiecień i kolejne miesiące jest znowu taka delikatna masa, ale taka masa, żebym po prostu nie musiała być później na redukcji. Trochę nie kumam tego procesu bycia najpierw na chamskiej masie, a później męczenia się z redukcją. Wolę właśnie delikatnie być na takiej masie, sobie progresować. Może to będzie wolniejsze, ale ja też wiem, że ja będę się czuła lepiej sama ze sobą. Bardzo chciałabym, żebyście dołączyli do mojego wyzwania Daily Challenge. Daily dietą z daily treningiem, nieważne czy w domu, czy na siłownię. Moje dziewczyny robią wszędzie formę, naprawdę. Mam żywe dowody na to, że Daily Challenge jak najbardziej pomógł. Dawajcie do nas, dołączajcie do wyzwania. Dokładny link zostawiam Wam w opisie filmu. Czuję, że razem zrobimy taką formę na wakacje. Tworzymy już razem naprawdę taką daily rodzinkę, daily społeczność. Na grupie na Facebooku jest prawie 11 tysięcy osób. Codzienna dawka motywacji. I oczywiście najbardziej aktywne osoby będę nagradzać w Daily Challenge. Być może ktoś dostanie ode mnie jakąś moją miseczkę, jakieś suplementy z Jim Beam, jakiś kod zniżkowy, jakąś dietę. I oczywiście po tych 3 miesiącach nagrodzę pieniężnie, a także bonami najlepszą przemianę. Oczywiście też wszystkie przemiany będą nagrodzone, żeby nie było, ale ta najlepsza przemiana będzie mieć najlepszą nagrodę. Czas na trzeci posiłek w ciągu dnia. Zazwyczaj u mnie 2 posiłki są takie bardziej, powiedzmy, objętościowe, chociaż też nie do końca, po prostu, że jest więcej warzyw i tak dalej. A 2 posiłki w ciągu dnia mam takie bardziej na masę, tak bym to nazwała. I teraz będę robić właśnie tosty francuskie z tej diety 2.0 i to jest naprawdę taki posiłek dzieciństwa, bo bardzo często mama mi robiła takie tosty, tyle że bez skra. Teraz dodamy do jajek skra waniliowego oraz dużo, dużo cynamonu i koniecznie musicie go wypróbować i oznaczyć mnie na Instagramie. Bierzemy miskę, wbijamy 2 jajka. Dodajecie całego skra, najlepiej waniliowy. W ogóle wanilia i cynamon. W międzyczasie też włączacie patelnię, żeby się nagrzała. Pryskacie oliwą albo masłem, co tam wolicie. Musi być bardzo dokładnie wymieszana. Jak będzie za gęste, to możecie dać tak odrobinkę mleka. I teraz bierzecie chleb tostowy, najlepiej tak naprawdę. Smażymy. To jest to. Chcesz posmakować? No, dobra. No zajebista. Nie trzeba, jak ty to wymyślałaś, że skra, wiesz, do... No, ale on fajnie daje smak, no nie? Mega dobrze. Mogę to zjeść? Nie. Wdąż. Kiedy makaron się gotuje, to my w tym czasie będziemy smażyć mięso z warzywami i oczywiście do pad thaia obowiązkowo makaron ryżowy, bo on tak właśnie fajnie ten sos wsiąka. I jeszcze taka właśnie złota rada, ten olej sezamowy jest przepyszny i szczerze o wiele bardziej mi smakuje niż oliwa z oliwek, a oczywiście można na nim smażyć. Teraz do środka dajemy sos sojowy i sos rybny, tylko oczywiście niestety mi się skończył, a byłam pewna, że w ogóle mam w lodówce.
Powiem wam, że brakuje tutaj tego sosu rybnego, a także limonki. Jakoś w ogóle nie jestem przygotowana dzisiaj na Pattaya. Mimo wszystko jest ok. Oczywiście koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym filmie. Co myślicie o tej przemianie, o całej mojej pogadance. Zachęcam was do wzięcia udziału w wyzwaniu. Oczywiście specjalnie dla was na wyzwanie zrobiłam aż 33% rabatu. I co ciekawe, kupując wyzwanie, płacisz raz, a porządnie. Masz dożywotni dostęp i tak naprawdę możesz korzystać, kiedy tylko chcesz, z diety lub z treningu. Nie musisz co miesiąc mi płacić, płacisz tylko raz. Nie ukrywam, że to jest taki dla mnie bardzo ważny film. Będę wdzięczna za każdą łapkę do góry, za każdy komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!